Witamy Was już w 9. odcinku warszawskiego Dreptania z kolorem. Kończyliśmy poprzedni odcinek po praskiej stronie mostu Kierbedzia, a tym razem znajdujemy się już po lewej stronie Wisły. No bo przeszliśmy przez most i wyszliśmy sobie w taki rejon, który jest nazwany Muranowem. Witam Panią redaktor, witam Państwa. Ta nazwa Muranów to nie pochodzi od murowania, tylko pochodzi od pałacu Murano. W końcu XVII wieku Józef Bellotti, nadworny architekt króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego, zaprojektował tutaj pałac. Ten pałac niestety już nie istnieje. Powiedzmy, że stał w okolicy ulicy Muranowskiej numer 6. Został rozebrany na przełomie XIX i XX wieku. Józef Bellotti pochodził z Wenecji i na pamiątkę nazwy wyspy, która do miasta Wenecja należała, czyli Murano, nazwał ten swój pałac właśnie Murano. I stąd się wziął w Warszawie. Inne dzieła Bellottiego możemy jednak nadal podziwiać. Pałac się nie zachował, natomiast zachował się, Bogu dzięki, kościół Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu. Bellotti także współpracował przy projektowaniu Pałacu Krasińskich, czyli jednej z najpiękniejszych świeckich budowli epoki oświecenia. Bellotti jest także autorem figury Matki Bożej Pasawskiej, stojącej przy krakowskim przedmieściu. Ale wróćmy do tego, że ten Muranów leży na styku dwóch ważnych obszarów Warszawy. Tak jest. Dzisiaj to jest część Warszawy należąca administracyjnie do Śródmieścia i Woli. W XIX wieku Muranów zamieszkiwała głównie ludność żydowska. Przed wojną, przed wybuchem II wojny światowej, był to najgęściej zaludniony rejon stolicy. Przypadało tutaj około 1000 osób na 1 km². Łącznie liczba ludności Muranowa wynosiła 250 000, tak jak powiedzieliśmy, głównie ludności żydowskiej. Dlatego właśnie na tym terenie, z tej dzielnicy, Niemcy zrobili i wydzielili getto. Po powstaniu w getcie w 1943 roku ta dzielnica została niemal doszczętnie zniszczona. Tak naprawdę ocalał tylko kościół świętego Augustyna przy ulicy Nowolipki, wybudowany u schyłku XIX wieku dzięki hojności hrabiny Potockiej. Po wojnie te ruiny, ten cały zrujnowany dawny Muranów został odbudowany w stylu socrealistycznym. On miał mieć troszkę inny kształt, ale wtrącił się komunistyczny prezydent powojenny, czyli Bolesław Bierut, i na jego polecenie cały Muranów właśnie został wybudowany w stylu, tak jak rzekliśmy, socrealistycznym. Z dawnej struktury architektonicznej nie pozostało dosłownie nic. I w pewnym sensie, i to nie wiadomo, czy to jest bardziej smutne, czy tragiczne, w pewnym sensie wolno powiedzieć, że Muranów to symbol świata, który bezpowrotnie odszedł. Martyrologię ludności żydowskiej, tej, która mieszkała tutaj i na Muranowie, i w getcie, upamiętniał pomnik bohaterów getta i pomnik przy Umschlagplatzu przy ulicy Stawki. Ze znajdującej się tam bocznicy kolejowej Niemcy wywieźli do obozu zagłady w Treblince ponad 300 tysięcy Żydów z warszawskiego getta, w tym Janusza Korczaka i dzieci z jego sierocińca. Na Muranowie przy ulicy Anielewicza znajduje się Muzeum Historii Żydów Polskich. Ale to nie jest jedyne muzeum, które mieści się w tej okolicy Warszawy. Tak, i nie jedyne muzeum martyrologii, dlatego że niedaleko, czyli przy ulicy Dzielnej, znajduje się Muzeum Więzienia na Pawiaku. To więzienie zostało wybudowane w XIX wieku, natomiast tą najgorszą sławę zyskało podczas okupacji, dlatego że było to największe więzienie polityczne, przez które przeszło około 100 tysięcy osób. O ile dobrze pamiętam, 40 tysięcy zostało rozstrzelanych, natomiast 60 tysięcy wywieziono do obozów zagłady, między innymi w Auschwitz. W sierpniu, w czasie trwania powstania warszawskiego, w sierpniu 1944 roku, Niemcy wysadzili Pawiak w powietrze. Ale Muranów to nie są tylko muzea, jest tu też kilka zabytków. Na szczęście kilka budynków bardzo charakterystycznych na Muranowie ocalało. Pierwszym z nich to jest Pałac Mostowskich, zbudowany w XVIII wieku, ale przebudowany w stylu neoklasycystycznym w wieku XIX przez Antonia Corazziego. Jest to wyjątkowo zasłużony dla Warszawy architekt włoski, dlatego że on był autorem dużych projektów architektonicznych, czyli Placu Teatralnego i zachodniej części Placu Bankowego.
Od czasu Polski Ludowej do dziś w Pałacu Mostowskich mieści się Komenda Stołeczna, w PRL-u milicji, a obecnie policji. I ta fasada Pałacu Mostowskich właśnie jako budynku milicyjnego, później policyjnego, pojawiała się w polskich serialach kryminalnych 07 Zgłoś się i Ekstradycja. Czyli kultowe seriale minionego wieku. Ale ciągle żywe. Natomiast na Muranowie przy obecnej Alei Solidarności wyróżniają się architekturą niesocrealistyczną dwie świątynie, stojące zresztą w pobliżu siebie. Pierwsza to charakterystyczna neogotycka budowla z bardzo strzelistą wieżą. To jest kościół ewangelicko-reformowany, który został wzniesiony w stylu neogotyckim w połowie XIX wieku. Natomiast druga świątynia, niższa, to pokarmelicki, katolicki kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, zbudowany na przełomie XVII i XVIII wieku. W XIX wieku przylegający do kościoła klasztor władze carskie zamieniły na więzienie. Ale z tym kościołem pokarmelickim wiąże się niesamowita historia, a mianowicie w 1962 roku poszerzano trasę WZ i musiano ten kościół przesunąć, dlatego że on by się znalazł niemal na środku tej trasy. Przesunąć jak? Przesunąć, właśnie, to jest cud inżynierii, powiedziałbym może nie tyle PRL-owskiej, co w ogóle polskiej inżynierii, dlatego że musiano przesunąć kościół, proszę sobie to wyobrazić, o 21 metrów na północ. Było to pierwsze w Europie takie przesunięcie budowli sakralnej i trzecie na świecie. Naprawdę rekord Guinnessa. Jak to jest możliwe, skoro jak każdy budynek i kościół musiał mieć fundamenty? Musiał być fundamenty. Ja nie jestem inżynierem, więc się szczegółowo na tym nie znam. Na pewno nie rozbierano tego budynku i nie składano od nowa. Po prostu odcięto go od fundamentów, założono szyny i o te 21 metrów przesunięto. Nie wiem, czy teraz na jezdni trasy WZ, czyli Alei Solidarności, jest zaznaczone. Za moich czasów to było zaznaczone taką kostką granitową, dokładnie gdzie te szyny były ułożone, żeby jednak można było rozpoznać ten architektoniczny cud przesunięcia kościoła o te 21 metrów. Przy Alei Solidarności jest też inne bardzo ważne miejsce, jeśli chodzi o warszawską kulturę. Tak, ono ma dosyć charakterystyczną też i dziwną historię. Mówimy o oficynie Pałacu Działyńskich, która to oficyna znajduje się na tyłach plebanii Kościoła Ewangelickiego. Na przełomie XVIII i XIX wieku zbierała się tam dosyć tajemnicza loża masońska, nawet tajemnicza jak na środowisko masońskie. Obecnie w tym budynku mieści się Warszawska Opera Kameralna, ale odrobinkę sięgnijmy do tyłu. Dlaczego? Dlatego, że w okresie PRL-u w latach 1954-1975 w tym budynku była siedziba legendarnego STS-u, czyli Studenckiego Teatru Satyryków. I tu wracamy znowu do Agnieszki Osieckiej chyba. Zdecydowanie. No właśnie, cała Warszawa żyje, jest takim organizmem połączonym. Dzielnice to takie naczynia właściwie połączone. Właśnie, dlaczego Agnieszka Osiecka? Bo ona należała do jednych z najwybitniejszych twórców STS-u. Tu była wykonywana jej piosenka o okularnikach, do której melodię skomponował Jarosław Abramow-Newerli, też autor z kręgu STS-u. I ta piosenka o okularnikach, którą możemy sobie odsłuchać w różnych wykonaniach, zdobyła nagrodę na pierwszym festiwalu polskiej piosenki w Opolu w 1963 roku. Poza historią muzyczną, na Muranowie też jest bardzo ważny wątek filmowy. No tak, przede wszystkim tę nazwę Muranów upamiętnia nazwa Kina Muranów, które znajduje się w pobliżu stacji metro Ratusz Arsenał i wielki neon tego kina możemy sobie oglądać. W PRL-u to kino miało dwie sale projekcyjne, Zbyszek i Gerard, tak się mówiło po warszawsku, Gerard. Ono upamiętniało dwóch wybitnych aktorów, czyli Zbigniewa Cybulskiego oraz Gerarda Filipa, słynnego francuskiego aktora, jak go pamiętam, z roli Fanfana Tulipana w pięknym filmie z przecudnej urody Giną Lollobrigidą. Obecnie kino Muranów ma jeszcze dwie sale kameralne, Pola oraz Ingrid. Pola upamiętnia Pole Negri, czyli polską gwiazdę kina niemego, oraz Ingrid Bergman, niezapomnianą odtwórczynię głównej roli kobiecej w filmie Casablanca.
Casablanca. Natomiast samo kino Muranów, to nie tylko te sale projekcyjne, gdzie możemy sobie filmy oglądać do dzisiaj, ale także kino Muranów i jego otoczenie zagrało w filmie, a mianowicie stanowiło jeden z plenerów filmu Obywatel Piszczyk z Jerzym Szturem w roli głównej. Natomiast przed samym kinem znajduje się od początku lat 50. zabytkowa fontanna. Nie wiem, skąd ona tutaj przywędrowała, ale informatory warszawskie powiadamiają, że jest to fontanna z 1866 roku. Tę fontannę niewątpliwie słychać, bo właśnie zeszliśmy z Alei Solidarności i do tej pięknej bądź co bądź fontanny doszliśmy, ale ja bym chciała jeszcze wrócić do tego wątku socrealistycznego, bo tego typu budowli na Muranowie jest bardzo dużo. Tak, i powiedziałbym, że pewnie część z Państwa zna, że tak powiem, normalne budynki mieszkalne, to znaczy klatka schodowa, korytarz i na tym korytarzu ileś tam mieści się tam mieszkań. Natomiast niestety też wytworem socrealizmu było takie totalne inwigilowanie obywateli. Wiadomo, że milicja, UB, NKWD czy jakieś tam te służby komunistyczne każdego nie mogły pilnować. Natomiast no, ten elementem socrealistycznego i architektury i bytu w socjalizmie to było donosicielstwo. To był jeden z elementów, że obywatele sami na siebie donosili z zazdrości. Wszyscy mieli nędzę, więc jak ktoś coś sobie wykombinował, no to od razu trzeba było wiadomo władze powiadomić. Z czystej złości, tak jak powiedziałem, tutaj nikt nie stał milicjant obok człowieka i nie kazał mu pisać donosu. I elementem takiej architektury i takiego śledzenia siebie nawzajem to jest kilka budynków, które do tej pory funkcjonują przy Alei Solidarności. One mają wspólne takie balkony. Te balkony są korytarzami. Dopiero z tych korytarzy nie wchodzi się do swojego mieszkania, tylko wchodzi się do takiego jakby przedpokoju wspólnego dla dwóch mieszkań. I dopiero z tego przedpokoju są drzwi do dwóch mieszkań. Czyli tak naprawdę lokatorzy siebie nawzajem śledzili, nawet nieświadomie. Oczywiście też na tym korytarzu są okna i te okna wychodzą na kuchnię. No ponieważ w socjalizmie zawsze były problemy z jedzeniem, więc można było zajrzeć tak naprawdę przez okno i zobaczyć, co ten sąsiad gotuje, bo może nie daj Boże ma mięso. A wiadomo, że z tym były problemy od 1944 roku do 1989. Także taki element, że tak powiem, wspólnego mieszkania z sąsiadem i posiadania wspólnego korytarza również na Muranowie jeszcze się zachował. Więc o ile to może być przyjemne wiosną czy latem, no to jesienią czy zimą to już naprawdę nie jest przyjemnie. Najpierw zmoknąć idąc do domu, potem jesteśmy w suchej klatce schodowej i z powrotem wychodzimy na jakieś ulewy, deszcze, śniegi i tak dalej, i tak dalej. No. Ale Muranów to nie tylko dziwne pomysły architektoniczne, ale też taki jeden zabawny wątek się znalazł w tej historii, prawda? No tak, dlatego że komendy milicji w czasach PRL-u nazywano Pałac Mostowskich Zdrój. A dlaczego Zdrój? No bo niby następowało takie oczyszczenie, jak tam człowiek się wyspowiadał, więc takie nawiązanie oczywiście zabawne i mówimy tylko o przestępcach kryminalnych, a nie politycznych, no bo raczej ten budynek cieszył się złą sławą. Natomiast oczywiście miłośnikom serialu 07 Zgłoś się polecamy wszystkie zabawne riposty porucznika Borewicza, który właśnie stojąc przed tym Pałacem Mostowskich, będąc zapraszanym na kielicha przez adwokata warszawskiego, tak się niby oburza i mówi, jak to oficer milicji przed południem na wódkę z największą przyjemnością. I tym cytatem kończymy kolejny odcinek warszawskiego Dreptania z kolorem. Do usłyszenia.